Witam Was dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, pokażę Wam moją poranną rutynę, która, jak widzicie, zaczyna się przed 9, ale ta godzina jest różna. Zależy, jak mi się tam wstanie, za którym budzikiem wstanę, bo ja jestem team 15 budzików, może któryś mnie obudzi. Zazwyczaj rano biorę telefon w rękę i kończy się na tym, że przeglądam wszystkie social media po kolei i zawsze tak robię, żeby się rozbudzić, dlatego że moje oczy są strasznie, tak wiecie, zamykające się i ciężko mi się zwlec z łóżka, więc żeby się rozbudzić, to właśnie przeglądam sobie social media. No i tutaj zaczynam standardowo od Instagrama, przeglądam, kto mnie zaobserwował, kto polajkował zdjęcia, skomentował, wpadam na Wasze profile, oglądam sobie, co tam ciekawego macie. No i tutaj Was z tego miejsca serdecznie zapraszam na mój Instagram, żebyście mogli być ze mną na bieżąco i brać udział w różnego typu rozdaniach, konkursach, live'ach. Dalej przyglądam Instastory, uwielbiam panią swojego czasu i kocham jej Instastory, dlatego zawsze rano, żeby nabrać takiej dawki pozytywnej energii, ją oglądam. Tutaj macie akurat jeszcze kosmetyczny koktajl. Zazwyczaj właśnie przyglądam sobie Instastory, potem wpadam na Vinted i przyglądam sobie polubienia, wiadomości, sprawdzam, czy nie chcecie, żebym Wam podała jakichś wymiarów, dlatego że staram się być tam na bieżąco i zawsze Wam odpisywać. Dalej przeglądam maila od rana, żeby sprawdzić, czy nie muszę nic dzisiaj na szybko zrobić i żeby mieć pewność, to właśnie to przeglądam. No i wpadam na taką aplikację dla youtuberów i tutaj mam wszystkie komentarze, statystyki. To przeglądam, sprawdzam, chcę być na bieżąco, dlatego też właśnie to robię przeważnie rano i sprawdzam, czy nie muszę Wam na szybko na coś odpisać. No i tak, jak sobie to już przejrzę sobie cały panel, statystyki, komentarze, no to pora się podnieść z łóżka. Jak już się podniosę z łóżka, to zaczynam swój dzień od kawy zawsze, dlatego że muszę ją wypić, żeby się rozbudzić też. Kocham smak kawy i zawsze piję kawę rano. Może to jest niezdrowe, nie mam zielonego pojęcia, ale naprawdę ubóstwiam kawę. Jeżeli jesteście ze mną troszkę dłużej, to Wy też doskonale o tym wiecie, bo zawsze na live'ach piję też kawę, dlatego tutaj mam akurat kawę Nescafe, którą bardzo, bardzo lubię, szczerze mówiąc. Wyciągam sobie mleko. Ja piję kawę z mlekiem krowim, bo po prostu najbardziej mi tak smakuje. No i oczywiście cukier. Cukier to podstawa w mojej kawie, bo ja lubię taką dosyć słodką tą kawę. No i jak się woda zagotuje, no to sobie zalewam. No i tak, i przygotowuję mój napój. Jak już przyjdę do pokoju z kawą, to przeważnie ogarniam sobie z biurka to, co zostawiłam wieczorem, dlatego że no, jak robię coś wieczorem, no to już to zostawiam, kładę się spać i już tego nie ogarniam, zazwyczaj robię to właśnie rano. Potem ścielę łóżko, żeby było po prostu mi wygodniej siedzieć w tym pokoju. Ostatnio mam taką tendencję, że lubię siedzieć w czystym pomieszczeniu, więc staram się takie, wiecie, rzeczy z wierzchu zawsze rano ogarnąć. No i tutaj ścielę łóżko, przykrywam je kocem, bo mój pies ubóstwia na nim spać, a niestety z wiekiem zaczął się ślinić, więc no muszę je przykryć, co by mi to nie prześmiergło, że tak powiem. Siadam do komputera, sprawdzam sobie Facebooka, odpisuję na wiadomości, potem oczywiście wchodzę na YouTube, no i zaczyna się jakby droga bez powrotu, bo ja potrafię tak siedzieć po 2-3 godziny i pracować. Sprawdzam wszystkie statystyki, publikuję filmy, montuję. Jakby w zależności od tego, co mam do roboty, no to właśnie robię. Robię grafiki na kanał. Tutaj też widzicie, że właśnie robię zamówienie na jokasklep.pl i przypominam Wam o tym, że na hasło LOLKIENJOY dostaniecie minus 7% rabatu.
a wydaje mi się, że to jest dużo w tym sklepie ze względu na ich politykę bardzo, bardzo niskich cen. No i tutaj akurat widzicie, kompletuję zamówienie do jednego z filmów. No i tak sobie siedzę od rana i pracuję, robię to, co muszę. Wracam na Vinted, sprawdzam sobie, czy nie napisaliście, czy nie muszę podać jakichś wymiarów, bo przeważnie wtedy zaczynam mierzyć dopiero ubrania. Sprawdzam sobie TV Time, czy jakieś seriale nie wyszły. Ostatnio trochę mam przerwę w serialach ze względu na piękną pogodę za oknem, ale na pewno na jesień wrócę do ciągłego oglądania. No i wracam do YouTube'a, tam gdzie moje miejsce, przeglądam subskrypcję, włączam sobie jakiś odcinek, no i czas na śniadanie. I słuchajcie, ja nie lubię śniadań. Bardzo ciężko mi się je, nie lubię dużych posiłków od rana, czuję się ciężka, nie lubię jeść sycące, dlatego jem to, na co mam przeważnie ochotę. Tutaj akurat jem babeczkę wędlowską, którą sobie kupiłam dzień wcześniej, ale różnie, naprawdę różnie to bywa, zjem serek, jakąś bagietkę czy coś. Jakoś nie zwracam uwagi zbytnio na to śniadanie, bo po prostu nie lubię go jeść i jem cokolwiek, byleby coś zjeść i wrzucić na ruszt. No i siedzę dalej w telefonie, oglądając jakiś odcinek, no i dalej sięgam po mój kalendarz, bullet journal, siedzę z psem, no i tak, bullet journal, i on akurat pochodzi z Tigera, bo na pewno będziecie o to pytać, to jest tak zwany zeszyt w kropki. Ja tutaj akurat mam lipiec, zrobiłam sobie w takiej tematyce Harry Potterowej, ze względu na to, że właśnie co piątek będzie leciał Harry Potter na Polsacie albo na TVN chyba. Także on jest niebiesko-złoty. No i tutaj mam rozkładówkę tygodniową i tak właściwie poza rozkładówką tygodniową teraz w tej chwili mam jeszcze pracę, współpracę, terminarz filmów. No i to właściwie wszystko, co się znajduje na tą chwilę w moim kalendarzu. Więcej mi nie jest po prostu potrzebne. Taka rozkładówka mi najbardziej odpowiada i tutaj macie pokazaną, jak robię taką przykładową stronę, czyli mamy niebieskim zakreślaczem zrobioną taką obramówkę, napis i... I tak, moi drodzy, tak to wygląda. Dalej idę się umyć, taka tak zwana poranna toaleta. Ja myję zazwyczaj twarz po prostu wodą, myję zęby i to jest wszystko. Kocham kąpiele wieczorem, lubię się kłaść spać do łóżka czysta, więc zazwyczaj właśnie kąpię się wieczorem, no chyba że jest bardzo gorąco. No i tak, i myję zęby i w sumie to na tyle z mojej porannej toalety. Tutaj nic jakiegoś nadzwyczajnego nie ma, nie myję twarzy różnymi pionkami i tak dalej, jakoś nie przepadam i rzadko, bardzo rzadko to robię. Dalej idę się przebrać, zakładam jakieś shorty, koszulkę, coś co będzie wygodnie mi chodzić przez cały dzień. Tutaj akurat widzicie koszulkę i po prostu zwykłe spodenki, tak, to jest mój styl. No i czas na moją pielęgnację, którą tak często pytacie, dlatego postanowiłam, że wam tutaj pokażę, jak ona jest skomplikowana, czyli wcale, dlatego że ja nakładam serum liftingujący z Biotanik, to jest, słuchajcie, ta kolekcja Korean Beauty. Wsmarowuję sobie to serum, potem nakładam na to krem i słuchajcie, ten krem, który ja nakładam, jest to krem na bazie mleka koziego i to jest Gold Milk Steam Cream od Born Tree. Bardzo lubię ten krem, jest mega nawilżający, fajnie się wchłania, zostawia skórę taką mega miękką, no i ma przepiękny mleczny zapach, także ja naprawdę go lubię. I słuchajcie, jeśli chodzi o moją pielęgnację, to musicie pamiętać o tym, że ja jej nie robię codziennie. Nie, absolutnie. Ja ją robię wtedy, kiedy czuję, że moja skóra tego potrzebuje i kiedy jest mega, mega sucha. I to jest tak naprawdę cała moja pielęgnacja. Ja to, że nie mam trądziku, problemu z wypryskami i tak dalej, to jest po prostu kwestia genów i ja nie przeciążam swojej skóry kremami, nie przyzwyczajam jej, bo jeżeli naprawdę będę już ich potrzebować, no to nie będą chciały się wkłaniać i nie będą chciały działać. Więc dopóki mogę, to staram się tą pielęgnację ograniczać, żeby skóry do niej nie przystosowywać. No i tak właściwie to koniec mojej porannej rutyny. Także tak, słuchajcie, tak wygląda moja poranna rutyna w wakacje. Jak widzicie, ja się trochę nie przemęczam, w sensie ja na wszystko mam czas, ja zdążę. Moja poranna rutyna potrafi trwać 2-3 godziny, ale wstaję na tyle wcześniej, żeby się wyrobić z resztą swoich obowiązków. Wiadomo, zdarza mi się, że wstaję wcześniej, pół godziny później. No, różnie to bywa. Mam też na sobie okulary ze względu na to, że mam zapalenie spojówek i mam wrażenie, że jak mam okulary, to trochę to odciąga uwagę od moich zaczerwienionych oczu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mi kanał, żeby być na bieżąco. A na dzisiaj ja już wam dziękuję i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także do zobaczenia i cześć!